Nasze Zakopane staje się dziś bliskie sercu każdego zwolennika skoków narciarskich. Dziś Puchar Świata w stolicy Tatr. Co gorsza, zaczęła się podnosić mgła. I może to wpłynąć na przebieg dzisiejszych zawodów, jeśli w ogóle się odbędą. Ten skok był niezły, nie sądzisz? Tak, wspaniały skok. Widać doskonałą technikę zawodnika. Czas przemija tak samo szybko dla skoczków, jak i w życiu. Najsłynniejsza polska skocznia, Wielka Krokiew w Zakopanem. Tu skakali najsłynniejsi Polacy, ale rekord 135,5 metra uzyskany w lutym zeszłego roku należy do Stefana Kaisera. Wyszedł z progu wspaniale, zobaczymy jak będzie dalej. Bardzo udany skok. I myślę, że będzie bardzo wysoka punktacja. Miejscem zmagań jest Wielka Krokiew. Z jej szczytu roztacza się piękny widok na Zakopane, zimową stolicę Polski. Ten widok na pewno doda dziś skrzydeł skoczkom. Sędziowie być może obniżą punkt startowy. Rzeczywiście tak długie skoki są groźne dla zawodników. Wielka Krokiew w Zakopanem została wybudowana w 1922 roku, ale niedawno gruntownie przebudowana, dzięki czemu należy teraz do najbardziej nowoczesnych skoczni świata. I sami Państwo widzą, dzisiaj warunki do skakania są znakomite. Świeci słońce. Już za chwilę zobaczymy kolejny skok. Miejmy nadzieję, że będzie dobry. Ruszył. Ależ wspaniale się odbił. Skok zakończony ładnym lądowaniem, ale odległość przeciętna.
Dzisiaj będziemy świadkami konkursu mistrzowskiego. Zgadza się. Witamy Państwa na Mistrzostwach Świata w skokach narciarskich. Pod skocznią na trybunach jest już komplet publiczności i podobnie jak my czeka na skoki kwalifikacyjne. Dzisiejszy konkurs będzie miał miejsce na najbardziej znanej polskiej skoczni, na Wielkiej Krokwi w Zakopanem. Zawodnicy mówią, że jest dobrze osłonięta od wiatru i dlatego świetnie się na niej skacze. Wielka Krokiew ma punkt konstrukcyjny K120. Warunki atmosferyczne nie powinny przeszkadzać w rozgrywaniu zawodów. Wieje jedynie lekki wiatr. Momentami pruszy drobny śnieg. Widzimy zawodnika czekającego na sygnał startowy. Na treningach był całkiem niezły. I ruszył. Dobrze wyszedł z progu. Idealnie wylądował. Osiągnął znakomitą odległość. Zakopane lies in the heart of a beautiful mountain range, which naturally makes it one of the most popular holiday resorts in Poland. I'm sure that not only fans of the British team will be happy to hear that my co-commentator today is Colin Phillips. It's a very different experience watching the others jump for once. Maybe I'll take over your job soon, Mark. Jump. So far that probably no one would have thought him capable of it. To me at least, this is a big surprise, especially considering his previous performances. Yes, a lot better.